Zapraszam na towarzyski mecz między reprezentacjami Polski i Jugosławii. Po raz 19 gramy z reprezentacją tego właśnie kraju. 18 spotkań dotychczasowych zakończyło się naszymi zwycięstwami tylko w 6 przypadkach. 3 razy był remis i 9 razy porażka. Za chwilę hymny obydwu zespołów. Na razie piłkarze ustawili się na płycie. Stoi orkiestra. Widzą Państwo flagi państwowe. W środku flaga węgierska, bowiem trójka arbitrów właśnie pochodzi z tego kraju. Zauważyli też Państwo, że wieje silny wiatr. Słychać to zresztą i w naszym mikrofonie. Jest dosyć chłodno, ale dobrze, że nie pada. Dobrze, że ta pogoda się utrzymała. Na trybunie zasiadło w związku z tym więcej widzów niż oczekiwano. Mecz towarzyski jednak mimo wszystko nie wzbudza takich emocji, jak należało oczekiwać. I nie wzbudza tylu emocji, co przy meczach o jakąś tam stawkę. Jugosławia to finalista Mistrzostw Świata. To o tym doskonale wiemy. Pamiętamy także, że w imponującym stylu zakwalifikowała się do finałów. Była pierwszą z drużyn europejskich, która sobie ten start zapewniła. O drużynie polskiej wiemy, myślę, wszystko. Dla gości ten dzisiejszy mecz to sparing przed finałami. Próba ustawienia zespołu. Warto tutaj powiedzieć, że przybyli niemal wszyscy najlepsi, wszyscy, którzy mogli przyjechać. A dla nas to przymiarka przed jesiennymi eliminacjami Mistrzostw Europy. Za chwilę zostaną odegrane hymny obydwu zespołów. Orkiestra stoi na środku boiska. Sędziowie oglądają się, oczekują tej chwili. Poczekamy zatem ze składami drużyn. Po tej części oficjalnej dopiero je podam. Powiem Państwu przy tej okazji, że sędziuje, tak jak mówiłem, trójka sędziów węgierskich. Jako główny pan Laszlo Molnár. Pomagają mu Janosz Lazin i Zoltán Kurmai. Oto właśnie trójka arbitrów. Przebywali zresztą w Spale. Przygotowywali się przez ostatnie dni do tego spotkania. Widzą Państwo, chłodno, marzną sędziowie. Ale myślę, że dzisiejsze spotkanie obydwu zespołów, tym jugosłowiański ogromnie podobny do polskiego. A teraz rozpoczynamy prezentację obydwu zespołów. Zespół polski z numerem pierwszym Józef Wandzik, z dwójką Dariusz Wdowczyk, trójka Roman Szewczyk, czwórka Piotr Czachowski, piątka Zbigniew Kaczmarek, szóstka Jan Urban, siódemka Ryszard Tarasiewicz, z ósemką Roman Kosecki, z dziewiątką Jacek Żober, dziesiątka Dariusz Dziekanowski, jedenastka Krzysztof Warzycha. Widzą Państwo także nazwiska zawodników rezerwowych. Trenerem naszego zespołu jest oczywiście Andrzej Strejlał.
A teraz zespół gości, drużyna Jugosławii. W bramce z numerem pierwszym Iwkowicz, z dwójką Stanojkowicz, trójka Spasić, czwórka Wulicz, piątka Hadzibegicz, szóstka Jozic, siódemka Brnowicz, ósemka Susic, dziewiątka Panczew, dziesiątka Stojkowicz, jedenastka Wujowicz. Trenerem zespołu Jugosławii Iwica Osim. Tylko dwójka rezerwowych, przy czym Omerowicz to rezerwowy bramkarz. Brakuje w zespole Jugosławii, najogólniej mówiąc, brakuje przede wszystkim Sreczko Kataneca, zawodnika Sampdorii Genua, który nie dostał zwolnienia na ten mecz. Musiał pozostać w kraju, w którym gra, we Włoszech. Nie przyjechał. Brakuje także Baszdarewicza, zawodnika Sochaux, ale z nim jest nieco inna historia. Pamiętamy głośną sprawę. Ten zawodnik zareagował bardzo nerwowo na decyzję tureckiego arbitra. Zachował się nieelegancko, opluł sędziego. Został zdyskwalifikowany, z tym, że w Jugosławii liczą, że miłosierna FIFA daruje mu karę i wystąpi w Mistrzostwach Świata w Italii. Nie ma także Zorana Wujowicza z zespołu Kan, brata Zlatko Wujowicza, który w dzisiejszym spotkaniu występuje z numerem 11. Ale o nim mówi się, że występował w drużynie narodowej dlatego, że był po prostu bratem swojego brata, najogólniej mówiąc. Ten, który gra dzisiaj, jest dużo lepszy. Nie ma także Balicza z zespołu szwajcarskiego Sion. Wczoraj jadąc na dzisiejsze spotkanie uległ wypadkowi po drodze i nie przyjechał. Jugosłowianie nie przywieźli Procineckiego, 21-letniego zawodnika, który jest wielką nadzieją drużyny Jugosławii. A tak w ogóle to zespół naszych gości to doświadczony. Wielu zawodników powyżej 30 roku życia. Najstarszy oczywiście, znany chyba wszystkim, Safet Susic, 35 lat. Ale popatrzmy na spotkanie. Rozpoczęło się Jugosłowianie w tradycyjnych niebieskich koszulkach. Nasi biało-czerwonych, stroje narodowe. Rozpoczyna Zióber. Czachowski i Szewczyk. Aut dla Jugosłowian. Nerwowe pierwsze minuty, niewiele się dzieje. Zobaczymy, jak będą radzili sobie polscy zawodnicy z tym trudnym przeciwnikiem. Trener Strejlał nastawił swoich piłkarzy na grę zespołową. Szczególnie uczulił na to linię środkową, prosząc o to, aby zawodnicy po prostu grali ze sobą, aby nie starali się każdy sam rozstrzygnąć tego meczu. Zobaczymy, jak się uda zrealizować to założenie. Trudno powiedzieć taktyczne, chyba podstawowe założenie, jakie w tej grze istnieje. Dowczyk daleko do Koseckiego. Kosecki utrzymał się przy piłce, pole karne. Kosecki, ale nie było nikogo w środku. Ryszard Tarasiewicz, ten z numerem 7, znany z tego, że potrafi uderzyć z daleka. Oglądaliśmy w ubiegłą niedzielę bramkę strzeloną przez niego w zespole Neuchâtel Xamax, w zespole szwajcarskim, w którym występuje. Szewczyk i Józef Wandzik. Szewczyk rozpoczyna akcję zespołu polskiego. Błąd Szewczyka. Zióber.
Warzycha. Tarasiewicz. Chodzimy większą ilością zawodników. Tarasiewicz chyba podcinamy. Sędzia pokazuje grać dalej. Utrzymaliśmy się przy piłce. Urban. Przywrócenie gry do Koseckiego. Dobra interwencja Stanojkowicza. Tomislav Iwkowicz. Spasić. Iwkowicz. Starają się wciągnąć naszych zawodników. Reprezentanci Jugosławii. Warzycha. Marek Szewczyk, Wdowczyk. Wdowczyk w pojedynku z Panczewem. Panczew pomagał sobie rękami. Tarasiewicz, Szewczyk. Nie pozwalają Jugosławie. Jugosławianie rozpocząć akcji, przeszkadzają. Już na naszej połowie czwórka Jugosławian ustawiona poza środkiem boiska. Z całą pewnością będzie to utrudniało naszym zawodnikom grę. Wiemy nie od dzisiaj, że Polacy nie lubią takiego krótkiego krycia na każdej, na całej szerokości boiska. Stojkowicz. Wulicz. Dobre podanie, utrzymał się przy piłce Wujowicz. Nie dał się nabrać sędzia na ten upadek zawodnika jugosłowiańskiego. Dobre podanie do Koseckiego, jeszcze wymiana piłek. Wdowczyk, Kosecki, Kosecki. Dobre do Ziobra, Ziober, mocne uderzenie, trafił bardzo silnie w obrońcę. Jeszcze poprawka, widzieli Państwo. Brawa za akcję Jacka Ziobra. A tym, który przyjął uderzenie na siebie, był Predrag Spasić. Pogubili się nieco nasi w obronie. Wyszli z tego szczęśliwie i znowu Ziober. Warzycha. Tarasiewicz. Kosecki. Kosecki. Kosecki szarpie, ale za daleko puszczona piłka, rozpoczynają Jugosłowianie. Stojkowicz od razu daleką piłką uruchomił swoich napastników. Wujowicz po raz drugi traci piłkę na rzecz Szewczyka. Ziober. Dziekanowski, Warzycha. Pachowski. Wujowicz natychmiast wraca za bocznym obrońcą. Ciekanowski stracił piłkę. Wujowicz i dobra interwencja Warzechy. Ziober. Już wychodzą Jugosłowianie. Starają się przeszkodzić w zawiązaniu akcji. Ziober. Tarasiewicz. Niedokładne podanie. Będzie Wdowczyk. Czachowski, Kaczmarek, Tarasiewicz wraca po piłkę, Tarasiewicz, ucieka Urban, podanie do Urbana, ale za długie. Adzibegicz,
asekurowany jeszcze przez Jozicza i Iwkowicz. Stajkowicz. Widzą Państwo Dragana Stojkowicza, zawodnika Czerwonej Zvezdy Belgrad. 31 występ reprezentacji A. Strzelił 5 goli ostatniego w meczu z Norwegią. Ma być, jak zapowiadają, rewelacją finałów Mistrzostw Świata. Zobaczymy. Ziober. W środku ustawiony Kaczmarek. Tarasiewicz. Stracił piłkę. Wójcz odebrał piłkę, natychmiastowe uruchomienie Pandrzewa, Pancew i dobra interwencja Szewczyka. Sucicz do Stojkowicza, Stojkowicz, dośrodkowanie. Nie było nikogo, kto by zamknął na nasze szczęście skrzydło, kto by poszedł po lewej stronie. Nie zdążyli po prostu napastnicy jugosłowiańscy. Teraz pojedynek Dziekanowskiego ze Spasiczem. Kaczmarek, Tarasiewicz, Dziekanowski. Dziekanowski, ale jest tutaj sam. Z przodu tylko Kosecki. Kosecki dostał piłkę, Ziober ucieka po prawej stronie. Kosecki do środka, Kosecki, uderzenie mocne i doskonałe uderzenie pod poprzeczkę. Iwkowicz na wszelki wypadek odbija piłkę, nie próbował jej nawet łapać. Dobry strzał naszego napastnika. 10. minuta spotkania, 0-0. Ziober. Pięciu zawodników w białych, biało-czerwonych strojach pod bramką Iwkowicza, ale Warzycha dośrodkowywał niecelnie i out. Zoran Wulicz zostawił piłkę Iwkowiczowi. Iwkowicz będzie wybijał daleko. Wujowicz. Susicz. Susicz stracił piłkę. Ziober. Dziekanowski na spalonym. W momencie, kiedy tylko Ziober przejął piłkę, natychmiast obrona Jugosłowian uciekła do przodu, zostawiła naszego napastnika poza sobą. Żółta chorągiewka w górze. Pułapka offside'owa udana. Sucicz. Dobre wrzucenie piłki za plecy Czachowskiego. Znalazł się Wdowczyk, Ziober, Wandzik. Tarasiewicz faulowany przez Wulicza. No, wymierzanie sobie sprawiedliwości nie jest mile widziane przez żadnego chyba sędziego. Dobrze, że skończyło się tylko na upomnieniu. Tarasiewicz jednak mocno poszkodowany w tym starciu. Biegną masażyści. Na pewno byłaby to duża strata, gdyby Tarasiewicz odniósł kontuzję. Ten rozstrojał liczył na niego jako na tego, który rozegra, który uporządkuje grę. Liczył także na jego mocny strzał z dystansu. Szewczyk z Czachowskim. Dziekanowski stracił piłkę, Susicz. I teraz dobre wejście Warzychy, Warzycha. Tarasiewicz już na boisku, już jest wszystko w porządku. Rozpoczyna Wdowczyk. Do Tarasiewicza właśnie, Tarasiewicz.
środku trzech, czterech naszych zawodników. Tarasiewicz nie dał rady chodzić Bekiczowi. Oto właśnie z numerem piątym Faruk Hadzibegic, zawodnik Sosho. Też zawodnik doświadczony. 33 lata. 42 występy w reprezentacji H. Stojkowicz faulowany. Warzycha rozpoczął akcję polskiego zespołu. Czachowski po prawej stronie ma teraz nieco miejsca. Czachowski, ale mało zawodników polskich. Czachowski, cały czas sam Czachowski. Jest takie piłkarskie powiedzenie, jak nie wiesz co zrobić z piłką, podaj do bramkarza. Dobra akcja Stojkowicza. Stojkowicz bardzo widoczny w tych pierwszych minutach. Stojkowicz. Widzą Państwo czas. Minęło 15 minut pierwszej połowy spotkania. Rezultat 0-0. Trudno na razie powiedzieć coś o przebiegu tego spotkania. Jeszcze piłkarze obydwu zespołów mają dużo sił. Jeszcze to krycie jest ciasne, ścisłe. Teraz dobre przekazanie piłki do Jacka Ziobra. Ziober po prawej stronie. Ziober. Chyba za długo. Nieudane dośrodkowanie. Znowu Stojkowicz. Chyba do Panczewa. Urban z Kaczmarkiem. Teraz Jugosłowianie oczekują na naszych zawodników przy linii środkowej. Ziober z Warzychą, Czachowski. Ale przy przejściu tej środkowej linii natychmiast atakują, nie pozwalają na swobodne rozegranie piłki. Czachowski nie miał miejsca, popełnił błąd. Stojkowicza grającego z numerem 10 wszędzie pełno. Znowu Stojkowicz. Ucieka teraz po prawej stronie Stanojkowicz. Stojkowicz. Spalony. Ale rozegranie tej akcji bardzo dobre. Wypuszczenie potem w uliczkę zawodnika oznaczonego numerem 11 Wujowicza. Spalony był minimalny, całe szczęście dla nas, bo mogłoby to się zakończyć utratą bramki. Ciekanowski i Kaczmarek. Kosecki. Wdowczyk. Stanojkowicz. Stojkowicz. Stojkowicz. Swobodny bieg, dobre prowadzenie piłki. Faulowany teraz przez Urbana. Nieprzepisowe zagranie Urbana spotkało się z bardzo ostrą reprymendą. Ostrzeg naszego zawodnika sędzia Molnar, że jeszcze raz to zostanie ukarany kartką. Ale uwaga, Stojkowicz, dośrodkowanie wysokie. Bardzo niebezpieczne odegranie piłki do środka. To Panczew, ale wysoki Wandzik nie miał kłopotów z wyłapaniem tej piłki. Dobre podanie do Koseckiego. Kosecki, pogubili się teraz obrońcy jugosłowiańscy.
Urban. Do środka teraz, jakby nasi piłkarze mieli więcej swobody, prawą stroną pędzi Czachowski. Czachowski w środku, z tyłu nieco Zioder, z przodu trzech, czterech naszych zawodników. Czachowski, doskonały, mocny strzał i świetna parada Iwkowicza. Bardzo ładna akcja widowiskowa. Nie przyniosła powodzenia, ale to na co chyba wszyscy czekamy. Teraz przerzucenie gry znowu nad plecami, nad głową Czachowskiego do Wujowicza. Czachowski interweniuje rękami, został bezlitośnie ograny przy bocznej linii, będzie rzut wolny. Metr, półtora od bocznej linii pola karnego. Jakże by było inaczej, Dragan Stojkowicz z numerem 10 przy piłce. Czterech, pięciu zawodników w niebieskich strojach, w niebieskich koszulkach ustawionych pod bramką Wandzika rozbiegają się. Dobra interwencja Wdowczyka. Tarasiewicz, wyjście Ziobra, Zioder 3 na 3. Teraz zobaczymy, jak ta akcja zostanie rozegrana. W środku Kaczmarek. On stwarza przewagę. Jest czwarty, podanie do Kaczmarka. Ajej. To właśnie Zbigniew Kaczmarek. A to ławka naszych, widzą Państwo, trenerów. Zdenerwowany Andrzej Strejlał. Była okazja nawet do zdobycia bramki. Wulicz. Ucieka Stanojkowicz po prawej stronie. Ale Stojkowicz strzelał. Wandzik. Szewczyk, Tarasiewicz. Tarasiewicz do Koseckiego. Kosecki. Kosecki utrzymał się przy piłce, odwrócił się dobrze. Teraz podanie do Urbana. Urban Dziekanowski. Wulicz. Ucieka już Panczew. No, widzieli Państwo. Bardzo trudne podanie było do przejęcia. Całe szczęście, że ta piłka odbiła się tak od przeciwnika, że trafiła do naszego bramkarza. Urban. Stojkowicz. Susicz. Susicz minął Szewczyka w dziecinny sposób. Pokazuje sędzia, że był tam spalony przy tej akcji. Ale widzieli Państwo, w jaki sposób Szewczyk został ograny. Warzycha z Tarasiewiczem. Tarasiewicz musiał zaczekać, bo Zioder był na spalonym. Warzycha, Zioder po prawej stronie. Ustawione teraz dobrze Urban. Dlaczego mu nie podawał od razu? Kosecki ma miejsce do oddania strzału. Trafia znowu w obrońcę. I walczenie sobie miejsca do oddania strzału to i tak duży, to duża rzecz w dzisiejszym futbolu. Kaczmarek, Zioder, Kosecki. Kosecki. Dobre dośrodkowanie Urban. Warzycha. Warzycha, tylko Dziekanowski w środku stracił Warzycha piłkę. Odebrał mu ją Wulicz i rozpocznie Iwkowicz. Znowu Stojkowicz. Susicz. Znakomite są te prostopadłe podania. Całe szczęście, że nasi obrońcy się orientują i przecinają piłkę, przejmują. Taki piłko Kosecki, okazja do kontry. Stojkowicz. Czwórka naszych obrońców, czwórka Jugosłowian. Zupełnie odkryta lewa strona. Stanojkowicz. I świetna interwencja teraz. Znakomicie zachował się Wandzik przy obronie strzału Panczewa z odległości chyba 4 metrów. Ale jak można dopuszczać do takich sytuacji? Mówiłem, ta lewa strona odkryta.
potem dośrodkowanie, Szewczyk nie sięga, podanie i tutaj nikt nie asekurował napastnika, dopiero teraz Wdowczyk do niego, widzieli Państwo powtórce, Wdowczyk do niego dopadł, ale już po oddaniu strzału i trzeba przyznać, że nie spisał się dobrze w tej akcji Pańczew, który miał znakomitą okazję do uzyskania prowadzenia dla swojego zespołu. Marek wycofał do Szewczyka. Z całą pewnością nasi piłkarze nie lubią takiej gry, tego ciasnego, krótkiego krycia, ale trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Powiem, taki jest właśnie futbol, tak to będzie wyglądało. Myślę, że piłka nożna będzie szła właśnie w tym kierunku, aby jak najbardziej utrudnić przeciwnikowi grę i znalezienie okazji do oddania strzału, znalezienie miejsca sobie na boisku, z którego będzie można swobodnie rozegrać piłkę, będzie naprawdę dużą sztuką. Stojkowicz. Opinie o nim nie były przesadzone. Mikanowski. Tylko dwójka naszych piłkarzy po stronie drużyny jugosłowiańskiej. Stracił piłkę Dziekanowski w pojedynku z Joziczem. Znowu Stojkowicz, niespożyte siły, świetny przegląd sytuacji, ale teraz stracił piłkę Warzycha. Mówią, odebrał, też stracił. Już Stojkowicz wychodzi naprzeciwko Szewczyka. Odskoczyła piłka od nogi piłkarzowi jugosłowiańskiemu. Zióber. Morszy okres gry w wykonaniu naszych piłkarzy. Takie niepewne minuty. Widzą Państwo trenera Górskiego, trenera Kulesza. Przyjechali na dzisiejszy mecz. Ucieka Stanojkowicz po prawej stronie, za długie, za mocne podanie, nie dojdzie. Rozkłada ręce Hadzibegic, ale podawał bardzo źle, bardzo niedokładnie. Kaczmarek. Znowu te 15 metrów poza środkową linią, ustawieni piłkarze Jugosławii po stronie naszej, atakują wyprowadzających piłkę. Kaczmarek, Tarasiewicz, Tarasiewicz do Warzychy, Warzycha ma trochę miejsca, pole karne, Warzycha, Warzycha, Dziekanowski, odbita piłka przez Iwkowicza. Dobra sytuacja, okazja do strzelenia gola, ale teraz uwaga, Wujowicz. Wujowicz, Wujowicz, ucieka Czachowskiemu, dośrodkowanie. Ach, nieporozumienie w drużynie Jugosławii. Szczęście dla nas. Bardzo dobre są te wejścia skrzydłami. Podejście pod końcową linię boiska, potem odegranie do tyłu. Drugi raz nieporozumienie Ziobra z Warzychą. Dziekanowski. Dziekanowski. Susicz. Stojkowicz. Stanojkowicz. Już ucieka Pańczew od Szewczyka. Strzelał Stanojkowicz. Ma pretensję kolega z drużyny, że nie podał mu na prawą stronę. Być może z tej akcji coś by wynikało. Rozpoczyna Wdowczyk, Urban, Kaczmarek, Dziekanowski, jeszcze raz Kaczmarek, na prawej stronie trochę więcej swobody, jeszcze raz Dziekanowski, teraz się widzi ustawiony z tyłu, Kaczmarek, Kaczmarek, Kosecki, Kosecki, Tarasiewicz. Kaczmarek. Zamknęliśmy teraz Jugosłowian na ich polu karnym, ale niewiele wynika z tych naszych wrzutek. Zióber, dośrodkowanie płaskie. Jeszcze raz Zióber.
polu karnym. Trójka, czwórka naszych piłkarzy. Podanie do Tarasiewicza. Tarasiewicz i Stojkowicz. Tarasiewicz faulował przeciwnika. Trener Strejlał wezwał na to spotkanie naszą Legię Cudzoziemską. Przyjechał Tarasiewicz ze Szwajcarii. Przyjechali Dziekanowski i Wdowczyk ze Szkocji. Narzycha z Grecji i Urban z Hiszpanii. Taka jest zresztą kolej rzeczy. Myślę, że nasza piłka będzie coraz częściej korzystała właśnie z tych zawodników, którzy będą grali poza granicami kraju. Po prostu nie ma innego wyjścia. Trener Strejlał spodziewa się tego, że po tym sezonie w kraju z tych zawodników, którzy w tej chwili występują na boisku, pozostanie najwyżej jeden Czachowski. Czachowski właśnie wybił piłkę. Brnowicz zagrał do Wujowicza. Wujowicz, dobry zwód. Zakręcił Wdowczykiem, ale dośrodkowanie, które miało trafić do Pancewa, trafiło do rąk Józefa Wandzika. Mija pół godziny pierwszej połowy spotkania. Rezultat nadal 0-0. Trochę niedokładności w tych podaniach. Będzie wrzucał Brnowicz, grający ławca Metz. Jugosłowianie, jak zapewne wiedzą wszyscy, którzy interesują się piłką nożną, nie tylko polską piłką nożną, ale powiedzmy europejską piłką nożną, co roku tracą wielu swoich najlepszych piłkarzy na rzecz innych drużyn francuskich, szwajcarskich, włoskich i potem trenerzy ściągają właśnie na takie na spotkania, które rozgrywa reprezentacja Jugosławii tych swoich najlepszych z różnych stron Europy. Pancew, dobrze zablokowany przez Czachowskiego, wyjście Szewczyka, a trener Iwica Osim reagował. Widzą Państwo, ciężki jest los trenera. Ziober. Właściwie nie wiadomo, czy nie lepiej patrzeć na trenera, który tak żywo reaguje na to, co się dzieje na boisku. Pojedynek Wdowczyka z Wujowiczem. Zostawia Wujowicz Stanojkowiczowi. Stanojkowicz, Wujowicz, Stojkowicz wyciąga po prawej stronie, przy nim Tarasiewicz. Odebrał teraz Tarasiewicz piłkę swojemu przeciwnikowi, ale wejście z Pasicza. Jest coraz Pasicz, dobrze główkujący, wysoki, dobre warunki fizyczne. 25 lat z Partizana Belgrad, 14 razy w reprezentacji, a dzisiaj 15 występ. Kaczmarek. Czachowski. Błąd w wyrzuceniu piłki z autu. Teraz wrzucał będzie Ziober. Warzycha.
Dziekanowski, ale tylko Urban w okolicy 11 metrów. Dośrodkowanie Dziekanowskiego widzieli Państwo poza bramkę. Czas wolno płynie. Wynik się nie zmienia, nadal 0-0. Wiatr coraz większy, coraz zimniej się robi. Józef Młynarczyk przyszedł popatrzeć na ten mecz. Zresztą wielu piłkarzy, szczególnie tych, którzy kiedyś grali w tym mocnym Widzewie, przyszło dzisiaj. Widziałem Marka Piętę, był Kostrzewiński. Susic. Szkoleniem technicznym z całą pewnością jego słowami przewyższają naszych zawodników, ale teraz ten strzał Stojkowica nie potwierdził mojej opinii. Urban do Koseckiego, wysoka piłka. Spasic w pojedynku z Koseckim. Stanojkowicz zapał piłkę przy aucie, nie na aucie. Tarasiewicz prowadzi piłkę do gry. Warzychy. Warzycha z Urbanem. Urban zrobił ruch Ziober, że pójdzie po prawej stronie. Potem zatrzymał się. Strata piłki. Tomisław Iwkowicz, Sporting Lizbona. 24 występ reprezentacji a swojego kraju, 30 lat. Przerwał sędzia akcję, pokazał, że na samym środku boiska zostało popełnione przewinienie. Faulował Wulicz. Teraz jedzie z Warzychą Kaczmarek. Teraz większą ilością zawodników podchodzimy pod pole karne zespołu przeciwnika. Czachowski, niedokładne podanie, Czachowski musi walczyć o piłkę, Czachowski utrzymał się przy niej, teraz mu dopiero odebrali. I Stojkowicz już pokazał, że jest wolny, że można mu podać piłkę. Znakomicie ten zawodnik się ustawia i właściwie za każdym razem można śmiało do niego adresować piłkę. Teraz wejście Spasicza. Spasicz i fatalne dośrodkowanie. Warzychy, ale bardzo rozpędzony, nie panował nad piłką, stracił ją. Okazja do kontry i teraz bardzo niebezpieczna sytuacja. Sędzia na nasze szczęście pokazuje, nie było nic, ale to wejście Davora Jozicza stworzyło szansę na zdobycie bramki przez zespół Jugosławii. Proszę popatrzeć, nie atakowany przez nikogo, usiłował jeszcze minąć naszego bramkarza. Trudno mi powiedzieć, ponieważ Wandzik zasłonił sobą w momencie interwencji piłkę. Czy potknął się sam zawodnik, czy mu pomógł nasz bramkarz? Nie było karnego, jest 0-0. Ziober. Teraz okazja do dośrodkowania 5-6 naszych zawodników. Dziekanowski przepuścił piłkę, a przewrócony Jan Urban nie był w stanie dojść do niej. Stojkowicz. Susicz. Stojkowicz ma po prawej stronie dużo wolnego miejsca. Podanie szło do Wujowicza. Jeszcze raz Susicz. Stojkowicz. Stanojkowicz ucieka po prawej stronie. Faulowany Stojkowicz. Na pretensję do Koseckiego, który tak głęboko wrócił za zawodnikiem zespołu Jugosławii. Jest teraz troszkę żalu, troszkę pretensji, troszkę utykania, trochę takiego piłkarskiego teatru.
tym, że proszę Państwa, jest zimno, wieje zimny wiatr i mięśnie szybko stygną, takie każde uderzenie jest bardzo bolesne. Susić. Podniesiona czerwona chorągiewka, sędzia nie przerywa gry. Utrzymali się Polacy przy piłce, dobre przejęcie piłki przez Koseckiego. Kosecki, Żukanowski ucieka lewą stroną, Kosecki za jego plecami. Tarasiewicz opanował piłkę, Ziobel zupełnie niepilnowany po prawej stronie, przerzucenie gry do Koseckiego, Kosecki dojdzie do piłki. Kosecki, Dowczyk, Tarasiewicz. Zablokowane podanie i wyjście zespołu jugosłowiańskiego. Stojkowicz już odzyskał siły po tym uderzeniu. Susić spalony. Czachowski. Ziober przed nim zostawia Ziobrowi piłkę. Ziober, Dziekanowski. Pięć minut do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Zrywają się pierwsze gwizdy, a jednak Stojkowicz odczuwa uderzenie Koseckiego. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku, że mu to przejdzie, bo to wspaniały zawodnik i naprawdę z dużą przyjemnością ogląda się jego grę. Stojkowicz. Nie jest jednak w pełni sprawny i doszedł do tej piłki. Spalony Kosecki. Stojkowicz teraz w środku, zamienił się z Susiczem. Stojkowicz ucieka naszym zawodnikom. Wrócił Ziober. Wybił piłkę na róg. Ale proszę, jak ciężko jest odebrać piłkę temu zawodnikowi. Duże przyspieszenie, swoboda prowadzenia piłki, świetny przegląd sytuacji, doskonałe podania. Chyba nie przesadzają Jugosłowianie, kiedy mówią o tym, że to może być rewelacja. Już niedługo idzie do Olimpik. Marsylia, mówi się o 6-8 milionach dolarów, ale uwaga, Wandzik. Kaczmarek. Dobre przekazanie do Koseckiego. Kosecki do Warzychy, Warzycha pole karne, w środku ustawiony Kaczmarek, wycofanie piłki. Wrócił, wyrósł jak spod ziemi. Wulicz przeciął naszą dobrze zapowiadającą się akcję. I kontra. Jozic. Zdowczyk. Szybkie tempo. Akcja przenosi się z jednej strony na drugą. Dziekanowski, odskoczyła mu piłka. Wulicz. Dragoljub Brnowicz. Znowu Stojkowicz. Tarasiewicz naprzeciwko niego. Stojkowicz zablokował teraz zawodnika jugosłowiańskiego. Okazja do kontry. Ziober ma teraz sporo swobody. Ziober ucieka prawą stroną. Ziober jest dużo szybszy niż nasi pozostali zawodnicy. Został przewrócony prawie w narożniku pola karnego. Oto Jacek Ziober, zawodnik UKS-u, 25 lat. I chyba też ostatni jego sezon w łódzkim klubie sportowym. Wiemy, że od nowego sezonu grał będzie w Grecji. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Ostra interwencja, a teraz będzie dośrodkowanie z tego miejsca.
Należnika pola karnego ustawiony Ryszard Palasiewicz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu naszych zawodników w polu karnym. Wysokie dośrodkowanie. Miał okazję Gosecki, ale źle uderzył głową. Dobre dośrodkowanie spadające za plecy Jana Urbana, a prosto na głowę do Koseckiego. Proszę popatrzeć jeszcze raz. Wysoka piłka. Wyskakują nasi piłkarze. Teraz Kosecki dochodzi, ale nieco źle ustawiony, źle uderzył. Stanojkowicz, zawodnik Partizanu Belgrad. O, ma pretensję teraz pancer do bocznego sędziego, że orzekł nie po jego myśli, ale rozpoczynamy akcję, rozpoczynamy środkiem. Szewczyk z Tarasiewiczem, Tarasiewicz teraz na prawą stronę do Czachowskiego, Czachowski przed nim. Ziober w środku ustawieni, Warzycha, Urban, ucieka Dziganowski, teraz na prawą stronę podanie Ziobra do Dziganowskiego, ale został wyprzedzony przez Pasicza. Widzą Państwo ostatnie sekundy pierwszej połowy spotkania. 0-0. Sędzia w tej chwili przerwał ten mecz. 0-0 po pierwszej połowie spotkania. Spotkanie interesujące. Trudno powiedzieć, który z zespołów ma przewagę. Świetna gra przede wszystkim Stojkowicza. Niezła gra naszych reprezentantów. Zobaczymy, co będzie w drugiej połowie spotkania. Żegnam się z Państwem na mniej więcej 10 minut. Widzimy tutaj rozgrzewającego się piłkarza, czy wyjdzie. Sytuacja Jugosławian jest taka, że przyjechało ich do Polski tylko 13, jest rezerwowy bramkarz Omerowicz i chyba jednak będzie zmiana. Jeżeli by nastąpiła taka zmiana, to będzie to Kanatlarowski, Dragan Kanatlarowski, który zadebiutuje w reprezentacji swojego kraju. To właśnie Dragan Kanatlarowski, trener Iwica Osim. A kto opuścił plac gry? Być może Wulicz. Kanatlarowski już na boisku. A postaram się Państwu powiedzieć w trakcie gry, kto z Jugosławian opuścił plac. Wszystko już gotowe do rozpoczęcia drugiej połowy spotkania. Sędzia pan Laszlo Molnar dał znak gwizdkiem i przystanie 0-0. Rozpoczynamy drugie 45 minut międzypaństwowego spotkania pomiędzy Polską i Jugosławią. Nie widzę na placu Wulicza. Także wygląda na to, że grający z numerem 14 Kanatlarowski właśnie jego zastąpi. Przypomnę jeszcze raz, to debiut tego zawodnika. Ucieka Ziober po prawej stronie, wyprowadza piłkę Czachowski. Czachowski, pojedynek z Wujowiczem. Kaczmarek, Tarasiewicz. Szuka miejsca Kosecki, podanie do Czachowskiego. Czachowski, Czachowski, wejście w środek. Czachowski do Dziekanowskiego. Dojdzie Ziober. Walczy z Brnowiczem. Brnowicz, Kosecki, Warzycha i interwencja Kanatlarowskiego. Z
Wysocki, który bardzo dobrze rozpoczął to spotkanie. Potem było nieco gorzej, jakby opadł z sił. Teraz stracił piłkę. Wrócił po nią Urban. Urban. Dobre podanie do Warzychy. Warzycha. Ale zatrzymywał piłkę ręką. Zorientował się sędzia. Widzą Państwo te przyjacielskie gesty. Mimo wszystko, co by się nie powiedziało, jest to spotkanie towarzyskie. I chociaż piłkarze specjalnie nie przegrają w środkach, ale jednak mimo wszystko widać, że oszczędzają się. Nie ma takich ostrych, bardzo ostrych starć. Jedni i drudzy, i Polacy, i zawodnicy jugosłowiańscy mają przecież inne cele przed sobą. Dla nich bardzo ważne jest to, żeby dotrwali, dla Jugosłowian dotrwali do finału Mistrzostw Świata, żeby w nich wystąpić. A zawodnicy polscy, szczególnie piłkarze, którzy występują w innych krajach, no także oszczędzają swoje kości, co jest zresztą zrozumiałe. Dziekanowski w twardym, biegowym, szybkim pojedynku ze Spasiczem. Spasicz nie dał, nie pozwolił Dziekanowskiemu na opanowanie piłki. Dariusz Dziekanowski, zawodnik Celtic Glasgow. Kosecki usiłował zablokować podanie do bramkarza, ale stał w nieprzepisowej odległości i został przez sędziego wycofany. Andrzej Strela. Przepuścił piłkę Kaczmarek. Jest Szewczyk. Roman Szewczyk, zawodnik GKS-u Katowice. Ma na swoim koncie w tym roku jedną strzeloną bramkę w drużynie reprezentacyjnej, strzelił bramkę w Iranie w meczu wygranym przez Polskę 1-0. Wdowczyk. Kosecki tym razem aż na skrzydle, dośrodkowanie Wdowczyka i pewny chwyt Tomisława Iwkowicza. Nie miał najmniejszych kłopotów, zresztą piłka była bardzo łatwa, właściwie było takie odbite od któregoś z obrońców podanie, które trafiło prosto do rąk. Czachowski, Kaczmarek, Wdowczyk, Szewczyk nie mają swobody w rozpoczęciu akcji. Atakują piłkarze jugosłowiańscy na połowie naszego zespołu. Teraz Ziober ma nieco miejsca, Talasiewicz. Warzycha atakowany nieprzepisowo i rzutem wolnym rozpocznie nasz zespół. Uciekał Ziober od razu. Podanie do Kaczmarka, Kaczmarek. Brnowicz i Spasicz. Urban teraz wywalczył piłkę, Warzycha ją stracił. I Stojkowicz. Wujowicz utrzymał się przy piłce, jeszcze walczy z nim Czachowski. Wujowicz. Ziober. Tarasiewicz. Dziekanowski, Tarasiewicz. Urban. Ośrodkowanie Urbana nie miało większego sensu, ponieważ nie było tam żadnego z naszych piłkarzy. Szewczyk. Po pierwsze 6 minut drugiej połowy spotkania właściwie to nic ciekawego, nie ma żadnych ciekawych akcji. Zobaczmy może teraz. Wdowczyk. Wdowczyk. On podpisał się ładnym, mocnym strzałem zza narożnika pola karnego. Była to chyba najciekawsza akcja do tej pory właśnie w tych 6 pierwszych minutach.
bo tak to na dobrą sprawę nie było co oglądać. Popatrzmy jeszcze raz, dobre złożenie się, mocny, lasowany strzał, jeszcze piłka kozłowała. Ale Iwkowicz to dobry bramkarz, występujący przez cały czas w eliminacjach Mistrzostw Świata, sprawdzony. Myślę, że bramkarz, który ma zapewnione miejsce w finałach Mistrzostw Świata w swojej drużynie reprezentacyjnej. Występuje na co dzień w Sportingu Lizbona. Podniesiona czerwona chrągiewka, Dziuranowski na spalonym. Rozpoczynają Jugosłowianie. Stojkowicz. Uciekał Brnowicz po lewej stronie. No, protestuje Wujowicz, Czachowski chyba mu pomógł się przewrócić. Sędzia orzekł, że nic nie było, a teraz Krzysztof Warzycha sfaulowany przez tego, który wszedł, Kanaplarowskiego. Kosecki. Kanaplarowski rozpoczął akcję. Wujowicz. Stajkowicz, i proszę spojrzeć, mocne, wspaniałe podanie na drugą stronę boiska. Teraz Jozic. Stajkowicz już się przeniósł na prawą stronę. Kaczmarek usiłuje odebrać mu piłkę, ale jest to duża sztuka, trzyma się znakomicie na nogach. Ale błąd Susicza. Susic nie grał najlepiej w dzisiejszym spotkaniu. Oczywiście pozostaje w cieniu Stojkowicza. Teraz Ziober, szybkie wyjście, aż minął się z piłką. Ziober Kosecki pokazuje mu, żeby mu podał. Ziober. Dobre porzucenie gry do Wdowczyka. Wdowczyk. Pokazuje sędzia, że był nieprzepisowo odpychany, nieprawidłowo blokowany. Rozpoczniemy rzutem wolnym, odległość od bramki około 22-24 metrów. Zobaczymy, czy pokaże się Ryszard Parasiewicz. Pan Molnar odsuwa mur na przepisową odległość. Dzibegi staje przez chwilę przy piłce, teraz go wycofuje sędzia na właściwe miejsce. Tarasiewicz. A znakomite uderzenie i świetna interwencja Iwkowicza. Ryszard Tarasiewicz, specjalista od takich uderzeń, popisał się i tym razem, proszę spojrzeć jeszcze raz. Dobrze mierzone uderzenie w sam górny róg bramki i wspaniała interwencja bramkarza Iwkowicza. Pośrodkowanie Ziober. Ziober podrzuc na piłkę przez Dziekanowskiego. Nie było nikogo, kto by tę akcję wykończył. Szewczyk. Czachowski. Wujowicz przy nim. Straciliśmy piłkę. 10 minut drugiej połowy poza nami, rezultat nadal 0-0. Przypominam, gramy z finalistą Mistrzostw Świata, zespołem Jugosławii. Susic. Kaczmarek, Warzycha, chyba za dalekie podanie. Minimalnie za długie, gdyby ta piłka przeszła, doszedł do niej. Wybiegający Urban. Stanojkowicz, dośrodkowanie Wujowicz, niebezpieczna sytuacja, Susic. Zmarnował doskonałą okazję. No, ta przewaga techniczna daje znać o sobie w momencie, kiedy piłkę trzeba przyjąć.
kiedy ją rozegrać na małej przestrzeni w tłoku, wówczas Jugosłowianie świetnie sobie radzą. Stojkowicz. Ściągnął Stojkowicz warzywę. Teraz Ziober. Tarasiewicz obok, Kosecki w środku, Ziober. Ziober chyba niepotrzebnie, powinien grać piłką, jednak nie biegać tyle. Wybiega Wdowczyk, nie widzi go Ziober. Teraz usiłował przekazać piłkę, ale to było właściwie oddanie piłki z konieczności i dobrze zapowiadającą się akcję zmarnował. Chyba o tym mówił na odprawie trener Strejlał, że piłka nożna to gra zespołowa, że właśnie należy unikać tego typu popisów, nie przynoszącym wiele pożytku. Tarasiewicz, Kosecki, Czachowski, Warzycha, Tarasiewicz, Czachowski wchodzi do środka, dośrodkowanie, ale wydawało się, że bramkarz nie dojdzie, wypuścił piłkę z rąk, ale Jugosłowianie. Pańczew. Dobra interwencja Szewczyka. Bako. Kosecki. Przewrócony przez Hadzi Begicza. Przepuszczał piłkę. Tarasiewicz będzie dośrodkowywał, ale jak na razie tylko dwóch naszych zawodników ustawionych pod polem karnym drużyny Jugosławii. Czachowski, Ziober. Ziober, wbiega Dzikanowski w pole karne. Ziober. Ziober, dobra seria zwodów. Czachowski próbował uderzyć. Kanaplarowski przerwał akcję Polaków. Tym razem dobra indywidualna akcja Jacka Ziobra. Susic. Interwencja Tarasiewicza. Jeszcze raz Tarasiewicz. Baku. Ziober, Warzycha. Włączenie się Wdowczyka stworzyło przewagę. Niepotrzebnie wchodzi do środka. Dobre podanie. Strzelał Krzysztof Warzycha. Wydaje mi się, że polski zespół, który został sklecony przez trenera Strejlała, może to akurat niezbyt odpowiednie słowo, ale pozbierany przez trenera Strejlała na zasadzie takiej nieco zaciężnej, ale uwaga, na tym razem nie udał się strzał Stojkowiczowi, całe szczęście, jest jeszcze Susic, jest Panczew. Aut od własnej bramki rozpoczniemy. Wydaje mi się, że ten zespół, który został pozbierany przez trenera Strojlama na zasadzie właśnie takiej legii cudzoziemskiej, oparty nieco na duńskim czy jugosłowiańskim modelu, zawodnicy po prostu zjeżdżają się i natychmiast po jednym czy dwóch treningach rozpoczynają go ze sobą, nie bardzo sprawdza się w przypadku naszego zespołu, że my musimy jednak te 3-4-dniowe zgrupowania organizować, żeby Polacy mieli opracowanych kilka zagrań, bo w innym przypadku jest sporo nieporozumień. Ale zobaczmy, co będzie teraz. Jest Urban? Nie będzie. Jest sporo nieporozumień w zespole, które właśnie dają się wyraźnie odczuć w tym meczu. To widać. Widzieliśmy w pierwszej połowie takie nieporozumienia między Ziobrem i Warzychą. Raz Dzikanowski miał pretensje, że mu nie dograno piłki w to miejsce, w którym oczekiwał. Ale uwaga, Kosecki, Tarasiewicz.
Ryszard Tarasiewicz ma pretensje do siebie, nie usiadła mu piłka na nodze tak jak tego oczekiwał. Miał trochę swobody, trochę wolnego miejsca, dokładnie podana piłka i to uderzenie, które mogło pójść na bramkę, poszło, jak Państwo widzieli, daleko obok słupka. Sesic, 35-letni zawodnik Paris Saint-Germain. Spalany Wujowicz. Nadal bez bramek, 62 minuty, już ponad godzina gry za nami. Rezultat 0-0. Żeber. I znowu pretensje Dziukanowskiego. Myślę, że jest to z całą pewnością ciekawe doświadczenie w obliczu czekających nas rozgrywek eliminacyjnych, awans do finałów Mistrzostw Europy, awans, który nigdy nie stał się naszym udziałem. Doświadczenie, z którego należy jednak wyciągnąć poważne wnioski. Chociaż to będzie bardzo trudne, bo trudno będzie zorganizować jakiekolwiek zgrupowanie w sytuacji takiej, kiedy nasi zawodnicy będą zwalniani ze swoich klubów dosłownie w ostatniej chwili na mecz. Trudno będzie mówić wówczas o zgrupowaniach 3-4-dniowych, ale chyba w przypadku naszych zawodników jest to po prostu konieczność. Bardzo ostry pojedynek między Urbanem i Stanojkowiczem. Ale nie na tyle ostry, żeby którykolwiek z nich odniósł jakąś kontuzję. Kosecki, w środku Dziekanowski, Kosecki. Bardzo szybka, indywidualna akcja zawodnika Legii. Szkoda tylko, że nie wykończona w odpowiedni sposób. Proszę spojrzeć jeszcze raz. Dobra interwencja obrońców. Kontuzji w tym starciu doznał bramkarz Iwkowicz. Pokazuje sędzia pan Laszlo Molnar. Żeby weszli masażyści, teraz pokazuje, że już jest wszystko w porządku, że było to tylko twarde starcie. Rozpoczniemy rzutem rożnym. Dziekanowski, Tarasiewicz w polu bramkowym, przed nim Kosecki, jest i Warzycha, z tyłu Urban. Ale dośrodkowanie Ziobla prosto na głowę do obrońców. Wdowczyk. Szewczyk. Już wychodzi Wujowicz, nie pozwala swobodnie rozgrywać piłki. Podanie do Wdowczyka. Aut. Stojkowicz ucieka z nogami, widzieli Państwo ten obrazek. Tarasiewicz teraz przejął piłkę, ucieka szybko do przodu Dziekanowski. Dziekanowski, ale stracił szansę do tego, aby ta kontra przyniosła jakieś powodzenie. Wujowicz. Brnowicz. Spasicz. Iwkowicz. Teraz
Kanaplarowski włączył się do akcji ofensywnej, dobrze zatrzymany przez Urbana. Rozpoczynamy kolejną akcję, wyprowadzając piłkę z własnego pola karnego, podanie do Warzychy, ale szybszy jest, zdecydowanie szybszy Jozic. Podał jednak niecelnie, widzieli Państwo. Tarasiewicz do Koseckiego, Kosecki, Zioder. Zioder będzie próbował minąć, przewrócony. Jacek Zioder wygląda, jakby mu coś upadło. Tarasiewicz będzie dośrodkowo, proszę spojrzeć jeszcze raz na tę sytuację, w której Zioder został sfaulowany. Widać wyraźnie, że z tyłu po prostu zawodnik podciął mu nogi. Tarasiewicz dośrodkowuje. Odległo się od pola karnego około 6-7 metrów. Dobra sytuacja nawet do uzyskania gola, ale podanie prosto w ręce Iwkowicza. Iwkowicz zna swój fach. Wyszedł z bramki, pewnie chwycił, rozpoczął akcję Urban. Swobodny bieg Stojkowicza. Urban go troszkę przyblokował. Stojkowicz próbował skrócić za koszulkę. I rozpoczyna zespół polski. 68 minuta meczu. Rezultat nadal bezbramkowy. Dziekanowski. Błąd Kaczmarka, za długo czekał z tym podaniem. Kanaplarowski. Ucieka teraz Susić środkiem. Rynowicz. Wyjowicz faulowany przez Czachowskiego. Szukają Jugosłowianie okazji do otrzymania podania. Wychodzą w poprzek. Podania są na wolne pole. Podania prostopadłe, urozmaicony sposób atakowania. Ale jak dotąd nie przynosi to wielkich sukcesów. Nie ma gola, nadal 0-0. Teraz Czachowski trzymał Wujowicza, Wujowicz trzymał Czachowskiego, ale sędzia orzekł, że w tym trzymaniu lepszy był Jugosłowianin, w związku z tym Susić. Kanaplarowski. Susić zobaczył Stojanowicza. Pojedynek w parterze. I rzut wolny dla zespołu w niebieskich strojach zespołu Jugosławii. Do zakończenia spotkania jeszcze 20 minut. Teraz 8 piłkarzy jugosłowiańskich pod naszym polem karnym, w naszym polu karnym. Dośrodkowanie z rzutu wolnego, niebezpieczna sytuacja, wysokie dośrodkowanie na drugą stronę. Co zrobi Bako? Bako gubi piłkę w takiej sytuacji. Susić. Całe szczęście, że podanie Susicza było niecelne. Główkował Jozic, a potem fatalny błąd Baki mógł się skończyć utratą gola. Zioder. Dobre przekazanie piłki od Tarasiewicza. Tarasiewicz atakowany przez Brunowicza stracił piłkę. Rozpoczynają Jugosłowianie do Wujowicza. Czachowski pojedynek biegowy. Z Wujowiczem stracił piłkę, chyba to był błąd, trzeba było ją wybijać. Wujowicz jeszcze się utrzyma, jeszcze raz Wujowicz, walczy z nim Szewczyk Róg. Nie możemy popełniać takich błędów. Stojkowicz i Brnowicz, dośrodkowanie. Warzycha z Kanaplarowskim. Utrzymali się Jugosłowianie przy piłce. Niedokładne podanie Stanojkowicza. Widzę, że Konrad Cimikiewicz ruszył
za bramkę bronioną przez Bakę. Będzie pewnie zmiana w naszym zespole. Zostanie wprowadzony któryś z zawodników rezerwowych. Zobaczymy, na kogo zdecyduje się ten Andrzej Strejlaj i jaki to wniesie pożytek, jaką ta zmiana, jaką korzyść ta zmiana przyniesie. Teraz się widzę Dowczyka. Warzycha. Nie wiem. Dziekanowski! Proszę Państwa, łapią się za głowę polscy zawodnicy. Dziekanowski miał rewelacyjną sytuację do zdobycia bramki. Proszę spojrzeć, nikt go nie atakuje. Strzelił jakoś tak niepewnie, niezdecydowanie. Iwkowicz odbił kolanem piłkę. Mieliśmy doskonałą sytuację do zdobycia bramki, ale gola nie ma. 0-0. Czachowski teraz. Nie wychodzą strzały polskim piłkarzom. Nadal 0-0. Coraz mniej czasu do końca meczu. Znowu jesteśmy przy piłce. Kosecki. Dośrodkowanie. Nie było nikogo. Wrócił Sosiczny, jak nie dostał piłki. Jest Wujowicz. Larewski, Susic, sfaulowany przez Szewczyka. Bardzo niebezpieczna sytuacja, wychodzi Safet Susic na wolną pozycję i nie widział innego wyjścia. Nasz zawodnik, jak tylko proszę spojrzeć, przywrócił piłkę obok niego i w tym momencie został sfaulowany. Stanojkowicz, dośrodkowanie. Dobra interwencja Szewczyka, ale jeszcze Susic, jeszcze Stojkowicz, Brunowicz. Widzieli Państwo, jak wspaniałe przyjęcie piłki na linii naszych 16 metrów. Wydawało się w tłoku bardzo trudna piłka, a Darko Panczew, zawodnik Czerwonej Zvezdy z Belgradu, przyjął piłkę i jeszcze strzelił. Kontuzji przy tej akcji doznał Szewczyk. Do zakończenia spotkania 16 minut. 16 minut, rezultat nadal 0-0. Widzę, że przygotowany do zmiany jest Leszek Pisz z numerem 13, zawodnik warszawskiej Legii, 24-letni. Zobaczymy, czy Andrzej Strejlaj dokona tej zmiany teraz, czy na kogo zdecyduje się, zdjąć z boiska. Przyznam się Państwu, że jest teraz już tak zimno, że trudno tutaj wysiedzieć na stadionie. Publiczność rozgrzewa się w różne sposoby, tworzy tą znaną falę. Szewczyk ma kłopoty, Pisz się jeszcze rozgrzewa. Bako wprowadza piłkę do gry. Tarasiewicz. Warzycha, wyjście w Dowczyka. Ziober ma trochę swobody po prawej stronie, ale obejrzał się już na niego Brnowicz. Zresztą straciliśmy piłkę. Dobre wyjście Szewczyka. Dziekanowski, Warzycha, Dziekanowski, Susic, Jugosłowianie, Stojkowicz. Już nie gra tak wspaniale, jak grał w pierwszej połowie meczu. Nie wiadomo, czy zmęczył się, czy po prostu uważa, że zaprezentował swoje możliwości i teraz gra już nieco inaczej, nieco gorzej. Stojkowicz, ale nadal rozgrywa, nadal jest go wszędzie pełne. Nadal świetnie panuje nad piłką.
i świetnie strzela. Widzieli Państwo. Jest już zmiana w naszym zespole. Pisz przygotowany jeszcze raz. Zobaczmy ten strzał Stojkowicza. Stojkowicz, lewa noga, kozłująca piłka, minęła słupek o pół metra. Schodzi z boiska Szewczyk. A 13 minut przed zakończeniem spotkania schodzi z boiska Szewczyk. Wchodzi na jego miejsce Pisz. To z całą pewnością będzie wymagało przesunięć w zespole. Tymczasem dośrodkowanie z rogu. Do końca spotkania jeszcze 13 minut. Prosimy o doping. Wysokie dośrodkowanie prosto w ręce Baki. I Pisz pierwszy kontakt z piłką. Ziober. Kaczmarek teraz zajął pozycję ostatniego stopera w naszym zespole, ale zobaczmy, popatrzmy na tę akcję ofensywną. Ziober, Czachowski ucieka po prawej stronie. Ziober, Ziober, lewa noga. Odbiła się piłka od pleców oznaczonego numerem 6 Davora Jozicza. Róg. Dośrodkowywał będzie Jacek Ziober. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Uderzenie piłki i teraz rzut rożny. Biega pole karne Czachowski. Dośrodkowanie prosto na głowę do obrońców. Pisz trzymał za koszulę Stojkowicza. Ten tego wyraźnie nie lubi. Zresztą jest to zawodnik ostro reagujący na wszelkie faule, na wszelkie popchnięcia, na jakieś takie zaczepki boiskowe. Widać, że jest niezadowolony, ma spore pretensje do przeciwnika. Ucieka teraz Brnowicz. Susic. Stojkowicz. Rozjuszony, ale stracił piłkę. Jeszcze raz Susic. Zostawił piłkę Stojkowiczowi. Stojkowicz. Stojkowicz i znowu mocne uderzenie. Tym razem z prawej nogi. Doskonały zawodnik. A to Kanaplarowski. Tarasiewicz. Ziober. Tarasiewicz, natychmiastowe odegranie piłki. No ale dośrodkowanie Tarasiewiczowi nie wyszło. Proszę popatrzeć, jak nie mają swobody polscy obrońcy, jak w tej chwili Kaczmarek z Wdowczykiem musieli wycofać piłkę, jak zgubił ją Warzycha, jaka niebezpieczna sytuacja. Wujowicz, przekazanie na prawą stronę, Stojkowicz czeka, całe szczęście, ale teraz odegranie piłki przez Wujowicza, pusta bramka, poprzeczka ratuje nasz zespół od utraty gola. O, proszę Państwa, zaczęło się od straty tego piłkarza, który leży na środku boiska, od straty piłki. Jeszcze raz proszę popatrzeć odegranie Wujowicza do Stojkowicza i sprytne przerzucenie nad interweniującym Baką do pustej bramki. Całe szczęście, że piłka trafiła w poprzeczkę, bo nic nie uratowałoby zespołu polskiego do utraty bramki. Leży na boisku Krzysztof Warzycha. Odniósł kontuzję przy tym starciu, ale próba ogrania przeciwników w tym miejscu skończyłaby się utratą gola. Co to jednak znaczy, taka próba pressingu, próba natarcia na obrońców wyprowadzających piłkę. Można mieć do nich pretensje, że w takiej sytuacji nie zdecydowali się na przekazanie piłki do Baki, ale grali ją do Krzysztofa Warzychy. To właśnie ten moment. Warzycha nie bardzo miał komu oddać piłkę, został ostro zaatakowany. I potem proszę spojrzeć, Wujowicz, ta akcja trójki zawodników jugosłowiańskich na dwójkę
obrońców omal nie skończyła się utratą gola. Z numerem 14 przygotowany Robert Warzycha. Warzycha zmienia Warzychę. Robert zamienia Krzysztofa. Dziękujemy za grę zawodnikowi Panathinaikosu. A na boisku Robert Warzycha z Górnika Zabrze. 9 minut do zakończenia spotkania. Rezultat nadal bezbramkowy. 0-0. Opuścił boisko Krzysztof Warzycha. Urban zdecydował się na daleki strzał, bardzo wysoki, a pokazywał mu Robert Warzycha po prawej stronie, żeby przyrzucił do niego piłkę. No, z całą pewnością Jan Urban nie może zaliczyć tego spotkania do udanych występów. Myślę, że wszyscy oczekiwali więcej od niego po tych wieściach, które dochodziły z dalekiej Hiszpanii, o jego dobrej formie. Tam myślę, że jego występ tu na boisku w Łodzi jest jednak chyba sporym rozczarowaniem. Wujowicz i Panczew. Tarasiewicz. Pisz. Dziobel w środku, po prawej stronie Warzycha. Urban, Tarasiewicz. Znowu atakowany. Tym razem fajlował Susic. Ziober ucieka. Czachowski. Tarasiewicz. Okrzyki piłką, piłką. Kosecki. Kosecki trzymał się przy piłce. Przekazanie do Ziobra. Ziober chyba niepotrzebnie czeka. Powinien jak wyjść do przodu. Dziekanowski. Ziober fajlował. Rzutem wolnym rozpoczną Jugosłowianie. Coraz mniej czasu na to, aby rezultat uległ zmianie. 83 minuty i wynik bezbramkowy. Myślę, że mecz przebiega zgodnie z oczekiwaniami fachowców Jugosłowianie, którzy są znacznie lepiej wyszkoleni, mają swobodę operowania piłką, jakby wrodzoną. Grają lekko, bez żadnych trudności. Mieli więcej sytuacji do zdobycia bramki od naszego zespołu, nam jednak przychodzi to z większym trudem. No chyba to jest zgodne z pozycją, jaką obydwa te zespoły zajmują w hierarchii piłki europejskiej. Susic teraz ostro atakowany przez Tarasiewicza i Kaczmarka. Rzut wolny dla zespołu jugosłowiańskiego. Kto go będzie wykonywał? Jest Stojkowicz, jest Kantlarowski. Kantlarowski ustawia piłkę. Proszę spojrzeć, jak doszło do tej sytuacji. No wyraźnie Kaczmarek ręką zatrzymuje swojego przeciwnika. Stojkowicz, z tyłu Susic. Czy będzie uderzenie, czy podanie? Odległość skutecznego strzału. Baków w bramce, mur ustawiony na linii 16 metrów. Stojkowicz. Kanatlarowski z drugiej strony. Stojkowicz! Dobra interwencja Jarosława Baki. Piękny strzał ponad murem, który szedł tuż przy słupku do bramki polskiej i Jarosław Bako dobrą interwencją zasłonił piłce drogę do siatki. Pisz. Tarasiewicz. Urban. Niepotrzebnie podnosi piłkę. Strata czasu. Kosecki, Czachowski. Warzycha. Wyjechał poza boisko. Od własnej bramki rozpocznie Iwkowicz. Myślę, że Jugosłowianie zadowoleni są i z przebiegu gry, i z rezultatu. Stworzyli znacznie więcej sytuacji do strzelenia goli, nie wykorzystali ich. To inna sprawa, ale pokazali, że są bardzo niebezpieczni i przy tym trzeba tutaj powiedzieć chyba wyraźnie, że nie grali na pełnych obrotach, nie grali na pełen gaz, po prostu nie zależało im na tym, żeby to spotkanie wygrać.
My gramy na miarę naszych możliwości. Zespół polski w jakiś tam sposób powoli się krystalizuje. Widać zresztą te miejsca, które należy uzupełnić, poprawić, zmienić zawodników. A to chyba ważne i chyba z tego trener Strejlał wyciągnie odpowiednie wnioski. Stojkowicz. Stojkowicz w pojedynku z Trasiewiczem. Susić. Dobra interwencja Wdowczyka. Urban, udany zwód. Kosecki. Kosecki, dobre wyjście. Strata piłki jednak. Stanojkowicz. No proszę, stali polscy obrońcy w jednej linii. Wykorzystali to natychmiast przeciwnicy, którzy ustawili się tak, aby partner mógł wrzucić piłkę poza plecy polskim obrońcom. Wyjście do pola karnego i Jarosław Bako musiał ratować nasz zespół. Nie było tej głębi obrony i to mogło spowodować również utratę gola. Niebezpieczna sytuacja. Czachowski ucieka po prawej stronie. Piśni zdecydował się na podanie. Szkoda. Wdowczyk. Mimo wszystko lepiej było podać tutaj na prawą stronę do wybiegającego na pozycję Czachowskiego. 3 minuty do zakończenia spotkania. Jeszcze raz ta sama akcja. Strzał. Mocny strzał Wdowczyka, ale wysoko, wysoko ponad bramką. Iwkowicz chyba z przyzwyczajenia te ostatnie minuty celebruje wznowienie gry. Wolno. Rezultat 0-0. Jakby go satysfakcjonował, ale uwaga, jeszcze kolejna akcja. Jest Stojkowicz. Kaczmarek podcinany. Stojkowicz. Znowu ma ogromne pretensje. Nie lubi być kopany po nogach. Myślę zresztą, że mało kto był. Widzą Państwo ostre gesty. Ma zadatki na gwiazdę, przynajmniej w gestach, ale w grze też. Wspaniały zawodnik, doskonale grający. Stojkowicz. Trzech zawodników jugosłowiańskich w polu karnym. Skakał do piłki Spasić. Oderwał chyba łokciem. Rozpoczyna Warzycha. Tarasiewicz. Urban. Ziober. Cikanowski. Nie idzie gra panu Darkowi. Ziober. Ziober znakomicie interweniował teraz. Ziober. Ziober. Zostawia piłkę. Warzysze. I koniec, proszę Państwa, spotkania. No, widać, że ten czas do końca nie dobiegł. Jeszcze raz powtórzę. Polska-Jugosławia 0-0, ale 0-0 powiedziałbym ze wskazaniem Jugosławii. Zespół, który stworzył znacznie więcej sytuacji podbramkowych niż nasz zespół, miał więcej okazji do strzelenia goli, grał lekko, przyjemnie, grał typową taką piłkę, typową dla siebie, typową jugosłowiańską piłkę, ładną dla oka, tyle że w dzisiejszym spotkaniu nieskuteczną. Myślę jednak, że do finału Mistrzostw Świata Jugosłowianie przygotują się lepiej i że uzupełnienie zawodnikami, którzy w dzisiejszym spotkaniu nie wystąpili, będzie miało decydujące znaczenie. My jesteśmy chyba na początku drogi do stworzenia silnego zespołu. Nie przegraliśmy, to ważne. Miejmy nadzieję, że uda nam się w następnych spotkaniach wypaść lepiej, a następni przeciwnicy już tuż, tuż. Dziękuję Państwu za uwagę ze stadionu Widzewa w Łodzi. Żegna Państwa Marek Madej.